Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kiedy w IV wieku chrześcijaństwo zaczęło się cieszyć dzięki reskryptowi Konstantyna Wielkiego, względną tolerancją, która wkrótce zamieniła się w pewne uprzywilejowanie, część chrześcijan zamieszkujących północ Afryki, tereny dzisiejszego Egiptu, stwierdziła, że musi zatem zrobić, skoro skończyły się prześladowania, dla dobrego Boga coś więcej. I tak znaczna grupa udała się na pustynię. Udała się na pustynię, aby tam, oddając się ascezie, pokucie, umartwieniu, prawdziwie móc służyć Panu Bogu. Tak jak wcześniej pośród prześladowań służyli mu wszyscy chrześcijanie. Jak się pewnie domyślamy, wokół tych gorliwych ascetów, anachoretów, szybko gromadzili się uczniowie, a także i chrześcijanie mieszkający w miastach śpieszyli regularnie do owych ojców i matek pustyni, prosząc ich o słowo. Abba, daj nam słowo. Słowo, które potem mogli przeżuwać, kontemplować, rozważać przez następny okres czasu, aż do następnej wizyty. I tak pewnego razu bracia zapytali Abba Agatona: Ojcze, która cnota lub dzieło jest najtrudniejsze ze wszystkich? I on odrzekł: Wybaczcie, ale wydaje mi się, że nie ma trudu tak wielkiego jak modlitwa. I rzeczywiście, to podstawowe zadanie każdej chrześcijańskiej duszy, odkąd tylko dojdzie do używania rozumu, jest i zadaniem najtrudniejszym. Ale jest ono zadaniem niezbędnym. Jest ono też zadaniem obfitującym w owoce, tak jak czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Czym jest modlitwa? Otóż, jak mówi inny z ascetów Bliskiego Wschodu owego czasu, Ewagriusz z Pontu, modlitwa jest obcowaniem umysłu z Bogiem. Święty Augustyn będzie mówił, że modlitwa jest każdym wzniesieniem umysłu, duszy do Pana Boga. Dzisiejsza Ewangelia mówi nam bardzo wyraźnie: nie otrzymaliście dotąd, bo nie prosiliście w moje imię. Proście w moje imię, a otrzymacie. Nie wypowiada tych słów jeden z wielu pobożnych ascetów zamieszkujących pustynie tebańskie, ale samo słowo wcielone, Jezus Chrystus. Prawda, która nie może się mylić. Największy przyjaciel rodu ludzkiego, nasz starszy brat, najlepszy opiekun, przyjaciel, Bóg wcielony. Zatem dzięki modlitwie otrzymać możemy wszystko, co jest nam niezbędne do zbawienia. I to w porządku doczesnym i w tym porządku nadprzyrodzonym. I jak bardzo właśnie w dzisiejszych czasach potrzeba nam prosić. Jak bardzo potrzebujemy w dobie dzisiejszego stanięcia świata na głowie właśnie modlitwy. Na dłuższą metę nic nam nie da dochodzenie do tego, kto lub co spowodowało te prześladowania, nie bójmy się tego powiedzieć, przez które cała ludzkość zaczyna teraz przechodzić. Nawet jeśli doszlibyśmy do tego, kto jest tutaj winny, to pozostajemy tak samo bezradni, po ludzku rzecz biorąc, jak kiedy tego nie wiemy. Natomiast modląc się zgodnie z zapowiedzią i obietnicą Pana Jezusa, dziś tak wyraźnie wyartykułowaną, posiadamy broń masowego rażenia, której najsprytniejszy nawet watażka czy zarządca tego świata nie jest w stanie przewyższyć. Pan nasz Jezus Chrystus mówił wielokrotnie, nie tylko w tym dzisiejszym fragmencie: proście, a będzie wam dane, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a będzie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. Kto szuka, znajduje. Kołaczącemu będzie otworzone. Jak czytamy w Ewangelii Mateuszowej. Ale wiemy, że jest to tylko jedno z wielu miejsc. W wielu przypowieściach Pan nasz Jezus Chrystus mówił o tym, co może zdziałać wytrwała modlitwa. Pan nasz Jezus Chrystus nie tylko polecał swym uczniom modlitwę, ale także dawał jej przykład. Wielokrotnie się modlił,
czego nie omieszkają, rzecz jasna, wspomnieć i ewangeliści. Czytamy u Łukasza. Odszedł na górę modlić się i spędził całą noc na modlitwie. Marek pisze tak. A wstawszy bardzo rano, oddalił się na miejsce samotne i tam się modlił. I także tych opisów znajdziemy jeszcze kilka garści w Ewangelii Świętej. Pan nasz Jezus Chrystus daje nam zatem najprostszy klucz do szczęścia i jest największą głupotą z naszej strony, jeżeli z owej wskazówki nie skorzystamy. Ale nie tylko głupotą, ale i zagrożeniem. Nie troszczcie się o nic, ale potrzeby wasze Bogu powierzajcie w każdej modlitwie i dziękczynnej prośbie. Mówi nam święty Paweł Apostoł w liście do Filipian. I rzeczywiście, naszą odpowiedzią powinna stać się nieustanna modlitwa. Kiedy i dlaczego mamy się modlić? Pan Jezus mówi tutaj wyraźnie. Zawsze należy się modlić, nie ustawać. Jak czytamy w 18 rozdziale Ewangelii Łukasza. Modlitwa musi stać się rzeczywiście tym, czym dla ciała jest oddech. Ile razy w ciągu dnia myślimy o tym, że oddychamy, a mimo to robimy to. Spróbujmy nie oddychać przez 5 minut. Dobrze wiemy, co się stanie. Módlmy się zatem rano, zaraz po powstaniu, dziękując dobremu Bogu za to, że nie dołączyliśmy do grona tej statystycznie największej grupy osób umierających właśnie w nocy i to we własnym łóżku. Módlmy się także i wieczorem, bo nie wiemy, czy noc, czy spoczynek, na który się udajemy, nie będzie naszym ostatnim. Módlmy się przy pracy po to, aby już nie tyle własnym sprytem i własną zaradnością wykonywać nasze obowiązki, ale dzięki Bożej pomocy, dobremu Bogu, oddając te dzieła, które na co dzień musimy czynić, począwszy od najbardziej banalnych i prozaicznych. Módlmy się wreszcie przed każdym posiłkiem, tak jak czynili to pierwsi chrześcijanie. Skąd wziął się zwyczaj modlitwy przed posiłkiem? Także stąd, że pierwsi chrześcijanie znakiem krzyża błogosławili pokarmy, które były poświęcone bożkom. Dokonywali zatem tego pierwszego egzorcyzmu najświętszym znakiem naszej wiary. Nie zabraknie nam zatem okazji do modlitwy. Pytanie tylko, w jaki sposób powinniśmy się modlić. Wiemy, że modlitwę możemy podzielić na najróżniejsze rodzaje. Pierwsza z nich być może przez nas często lekceważona modlitwa ustna, za którą kroczy modlitwa myślna, o której wielu myśli, że jest zarezerwowana tylko dla dusz żyjących w klasztorach. Modlitwa będzie modlitwą publiczną, kiedy cały Kościół zgromadzony razem w liturgii świętej oddawać będzie chwałę Bogu. Będzie też modlitwą prywatną. Aby modlitwa była modlitwą pełną, powinniśmy pamiętać o czterech jej integralnych elementach, częściach składowych, jak uczy nas święty Tomasz z Akwinu. Te cztery elementy to modlitwa dziękczynienia, modlitwa uwielbienia, modlitwa zadośćuczynienia, czyli przebłaganie za grzechy oraz wreszcie prośby. Ten zaprzęgnięty w cztery konie wóz jest tym wozem, który może nas zaprowadzić prosto do nieba, niczym ów tajemniczy wóz, który zabrał proroka Eliasza. Nie wiadomo dokąd. Na pewno modlitwą, której powinniśmy poświęcić nieco więcej uwagi, co też w telegraficznym skrócie chcemy tutaj zrobić, jest modlitwa ustna. Nie tylko ojcowie pustyni uczyli
swoich uczniów, jak się mają modlić. Nie tylko ojcowie pustyni przecież zostawiali swoim uczniom i tym, którzy się do nich zwracali, jakieś konkretne wskazówki, ale w pierwszym rzędzie zrobił to Pan nasz Jezus Chrystus. I kiedy uczniowie zapytali Słowo wcielone, Boga samego, Jezusa Chrystusa, w jaki sposób się modlić, to co ten zrobił? Nauczył ich ustnej modlitwy, to modlitwy pańskiej. Modlitwy, którą odmawiamy tak często, a której prawdopodobnie nigdy w życiu nie odmówiliśmy z pełnym skupieniem i z pełną uwagą. Konia z rzędem. Dam temu, kto może powiedzieć, że jest w stanie bez żadnego rozproszenia choćby ten jeden raz wypowiedzieć modlitwę pańską. Ćwiczcie się, moi drodzy, ale póki żyjecie, prawdopodobnie wam się to nie uda. Słowo Boże uczy nas zatem modlitwy ustnej. Dlaczego? Dlatego, że jakkolwiek każda modlitwa ma wypływać z naszego ducha, mamy wielbić Boga w duchu i prawdzie, to pozostajemy istotą cielesną. Pozostajemy istotą zmysłową i Jezus Chrystus doskonale zna naszą naturę. Pójdźmy zatem za Jego wskazaniem i nauczmy się najpierw odmawiać modlitwę pańską, jak Pan Bóg przekazał. Modlitwa ta jest modlitwą doskonałą nie tylko ze względu na to, iż została podyktowana nam przez Jezusa Chrystusa, naszego najwyższego mistrza, Pana, Odkupiciela, ale także z tego względu, że zawiera w sobie wszystko, czego potrzebujemy, aby modlitwa była modlitwą dobrą. Siedem próśb, które składają się na modlitwę pańską, jest tymi siedmioma prośbami, które są najistotniejsze dla naszego życia. Jeśli nie wiemy, jak się modlić, módlmy się modlitwą pańską. Módlmy się Ojcze nasz i nie wahajmy się, tak jak wielu świętych, rozwijać poszczególne prośby tejże modlitwy. Święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Daj nam chleba powszedniego, odpuść nam nasze winy, nie wódź nas na pokuszenie, zbaw nas ode złego. Wszystkie te elementy są treścią każdej dobrej modlitwy. Prosząc tak, jak nauczył nas Pan nasz Jezus Chrystus, z pewnością nie miniemy się z celem i nasza modlitwa, tak jak obiecuje to nasz mistrz w dzisiejszej Ewangelii, zostanie wysłuchana. Co zrobić, aby przynajmniej spróbować odmawiać dobrze tę najprostszą, a zarazem najwznioślejszą modlitwę. Ten początek życia duchowego i jego zwieńczenie, modlitwę pańską. Święty Tomasz z Akwinu daje nam i tutaj pewne wskazówki. Otóż mówi on nam, poucza nas o tym, że każda modlitwa ustna wymaga pewnego skupienia, pewnego atencji, pewnej atencji. Owo napięcie będzie potrójne. Będzie to attentio ad verbum, czyli zwracanie uwagi na słowa, które wypowiadamy, attentio ad sensum, na drugim miejscu, niejako stopień wyżej, czyli skupienie się na sensie słów, które wypowiadamy, i wreszcie attentio ad deum, przejście do modlitwy kontemplacyjnej, kiedy dusza, odmawiając modlitwę ustną, skupia się już na samym Panu Bogu. Jeśli chcemy modlić się dobrze modlitwą pańską, najpierw skupmy się na słowach, potem na ich znaczeniu. A sam Pan Bóg pociągnie nas do tego, że będziemy skupiali się wreszcie na Nim samym. Zbyt wiele Pan nasz Jezus Chrystus obiecał nam, jeżeli będziemy się modlić, abyśmy z tej modlitwy nie skorzystali. Abyśmy nie skorzystali z Jego zaproszenia. Możemy tracić wiele czasu na inne zajęcia, na wyszukiwanie najróżniejszych teorii, na niepokojenie się, uleganie lękom, obawom, troskom, gniewowi, złości, ale wszystko to będzie tylko biciem rękami w powietrze.
Kiedy zaczniemy się modlić, staniemy się, jak pięknie obrali to w obraz ojcowie Kościoła i ojcowie pustyni, niczym palma, wzniosła i wiecznie zielona. I nasza dusza wzbije się do Pana Boga pomimo panującej naokoło pustyni duchowej i zawsze na swym szczycie, w tym najwyższym, najbliższym Bogu miejscu będzie kwitnęła niczym wiecznie zielone liście palmy, jeśli tylko oddawać się będziemy modlitwie. Do tej pory nie otrzymaliście, bo dotąd nie prosiliście w imię moje. Proście w imię moje, a otrzymacie. Błagajmy Najświętszą Maryję Pannę, aby nauczyła nas zatem tej modlitwy, która jest najpewniejszą kotwicą zaczepiającą nas w Panu Bogu i pozwalającą nam przejść przez wszystkie trudy naszego życia i nie bójmy się prosić o wiele. Gdyż tym, kto obiecuje nam wysłuchanie naszych modlitw, jest już nie najpobożniejszy mistrz, ojciec pustyni, ale sam Pan nasz, Jezus Chrystus. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.